kochani, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj przygotowałam dla Was film instruktażowy. Poznacie funkcjonowanie najnowszego robota Kobo 7 Smarty. Zobaczycie, jakie elementy, do czego służą poszczególne elementy, które otrzymujecie w zestawie. Od pierwszego uruchomienia przejdziemy przez konfigurację z aplikacją. Pokażę Wam książkę przepisów, pokażę Wam, jak możecie tutaj tworzyć własne przepisy. Dlatego gorąco Was zachęcam do obejrzenia tego filmu oraz jak zawsze do subskrypcji mojego kanału. A więc zaczynamy. Na początek pokażę Wam, jakie elementy wchodzą w zestaw, który otrzymacie razem z robotem kuchennym Kobo 7 Smarty. Zacznę sobie od naczynia do gotowania na parze. To naczynie jest naprawdę sporych rozmiarów, ma 4,7 litra pojemności. Składa się z dwóch pokładów. Mamy tutaj dolny pokład, on jest naprawdę bardzo głęboki. Można sobie tutaj na przykład przygotować mięsko. Na górny pokład możemy sobie dać warzywka i za jednym razem możemy sobie przygotować pyszny, zdrowy obiad. Kolejnym elementem jest koszyczek. Koszyczek możemy naprawdę wykorzystać na wiele możliwości. Po pierwsze, gotujemy w nim na przykład ziemniaki, kaszę, ryż. Koszyczek możemy również wykorzystać, kładąc go sobie na górę, na przykład gdy gotujemy jakieś gorące dania, zupę, wtedy sobie nam tutaj fajnie paruje i nam zawartość nie wypłynie z garnka. Koszyczek po prostu wkładamy do garnka, dajemy zawartość. Zamykamy pokrywę i już sobie tam gotujemy to, na co akurat mamy ochotę. Kolejnym elementem jest mieszadło, czyli motylek. Motylek wykorzystujemy na przykład do ubijania piany z białek, do przygotowywania różnego rodzaju kremów, jak również do ubijania na przykład śmietany, bitej śmietany. Wkładamy motylek do garnka, zamykamy pokrywę i już możemy przygotowywać sobie bitą śmietanę na przykład. Kolejny element jest to osłona noży. Osłona noży służy nam do tego, kiedy w garnku mamy jakieś produkty, delikatne produkty, których nie chcemy uszkodzić, jak również na przykład, kiedy przygotowujemy sobie dania metodą sous vide, czyli w próżniowo zapakowanych workach. Żeby się nam nie uszkodziły, nakładamy osłonę noży i możemy gotować. W skład zestawu wchodzi jeszcze miarka. Miarkę będziemy nakładać na pokrywę, jak również mamy taką łopatkę do mieszania, do zgarniania produktów z boków garnka. I teraz główny element naszego robota, czyli garnek. Garnek tutaj w tym modelu bardzo łatwo się wyjmuje. Mamy tutaj takie przyciski. Naciskamy i bardzo gładko ten garnek wychodzi. Co jest fajne tutaj w tym modelu, że można sobie zdjąć ten garnek, mając jednocześnie nałożoną pokrywę na górze. Pokrywa również bardzo gładko chodzi. Mamy tutaj uszczelkę w tej pokrywie i miareczkę nakładamy na pokrywę. Garnek jest naprawdę sporych rozmiarów, pojemność jest 3,2 litra, jednak pojemność robocza przy gorących daniach to jest 2 litry i tutaj mamy podziałkę, która nam wskazuje maksimum. Garnek z tyłu ma bardzo fajny, wygodny uchwyt, także bardzo łatwo można sobie wylewać zawartość tego garnka, tudzież jak ciasto wykładamy, bardzo łatwo to wszystko chodzi. I pewnie chcecie wiedzieć, jak w tym modelu wyjąć noże. Także noże wyjmuje się innym sposobem niż w Kobo 7. Mamy tutaj takie pokrętło, które odwracamy w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Pokrętło wyjmujemy. Z łatwością wyjmujemy noże. Możemy je sobie doczyścić, kiedy naprawdę już tutaj mamy zawartość garnka bardzo brudną. Mamy również tutaj funkcję czyszczenia misy, o czym się dowiecie za chwilę. Także nie ma potrzeby na co dzień wyjmowania tych noży. Można to zrobić od czasu do czasu, kiedy chce się to po prostu dokładnie doczyścić. I z łatwością
te noże przykręcamy i już mamy założone noże z powrotem. Zakładanie z powrotem tego garnka jest banalnie proste. Mamy tutaj takie dwa cyknięcia i wtedy wiadomo, że ten garnek jest prawidłowo założony. No i kolejny etap, czyli uruchamiamy naszego robota. Najpierw uruchamiamy go tutaj z boku. Ważne jest, żeby ten przycisk był praktycznie cały czas włączony. To jest takie czuwanie. I teraz 2 sekundy. Robot się podświetla i zobaczcie, jak fajnie nas przywita. Witaj, jestem Kontrol 7 Smart. Jestem twoim najlepszym pomocnikiem w kuchni. Zróbmy wspólnie coś pysznego. Co jest fajne i charakterystyczne dla tego robota Kobo 7 Smarty, to jest, że ma asystenta głosowego. Jest to bardzo fajna funkcja, ale jeśli Wam to przeszkadza, nie chcecie mieć tego asystenta, można to oczywiście tutaj ten głos w opcjach, w ustawieniach wyłączyć. Dla mnie to jest akurat fajna funkcja. Robot fajnie się prezentuje, fajnie wygląda nowocześnie, jest kompaktowy i co mnie się akurat najbardziej podoba, to ten duży ekran. Ekran ma 10,1 cala, on jest naprawdę dużych rozmiarów, jest bardzo czytelny, kolorowy, intuicyjny. Naprawdę bardzo prosto posługiwać się tym robotem poprzez ten dotykowy ekran. Na ekranie oprócz tutaj funkcji, które są pokazane, robot pokazuje również obecną temperaturę misy oraz pokazuje czas. Zaczynamy od ustawień, bo to trzeba na początku sobie poustawiać parametry, jak uruchamiamy robot. Mamy ustawienia systemu, tutaj mamy język, ja już mam wybrany język polski. Tutaj sobie możemy jasność wyświetlacza ustawiać. Tu mamy wygaszacz ekranu, minimum jest 5 minut, maksimum jest 24 minuty. Ja sobie zawsze ustawiam na 15 minut. Strefę czasową już mam ustawioną. Tutaj macie do wyboru strefy czasowe. Ja mam ustawioną tą strefę, która u nas obowiązuje. Dalej mamy ustawienia dźwięku. Tutaj możemy sobie właśnie wyłączyć ten dźwięk uruchamiania. I wtedy nie będziemy słyszeć tego przywitania, będą tylko obrazek się pojawi. Tutaj możemy sobie wybrać styl tego języka, są różne. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. O, taki jak nam odpowiada, możemy sobie tutaj ustawić styl. Wracamy i ustawienia mamy Wi-Fi. To oczywiście swoją sieć Wi-Fi sobie tutaj ustawiamy. Ważne jest, by ten robot był cały czas podpięty do sieci Wi-Fi, bo w ten sposób jesteście na bieżąco z aktualizacjami systemu. Tutaj mamy dokładnie opisaną instrukcję bezpieczeństwa. Wszystkie najważniejsze elementy, czego nie wolno robić z robotem Kobo 7 Smarty, żeby bezpiecznie go obsługiwać. Tutaj mamy informacje o urządzeniu. I sobie na przykład możemy sprawdzić, czy mamy zainstalowaną aktualną aktualizację obecną. Ja mam akurat aktualną. Można sobie również tutaj zresetować to urządzenie do ustawień fabrycznych. Mamy kontakt do producenta. Tutaj też mamy przycisk powiąż z aplikacją. Ten sam przycisk mamy również na ekranie głównym. Więc teraz Wam pokażę, jak robot kuchenny powiązać z aplikacją Tuya Smart. Naciskamy powiąż z aplikacją. Tutaj w punkcie pierwszym jest napisane, że mamy sobie pobrać aplikację. Tą aplikację pobieramy ze sklepu Google Play albo z App Store. Następnie w prawym górnym rogu aplikacji naciskamy plusik. Skanuj kod QR. Urządzenie nam się dodaje. O, i już mamy tutaj urządzenie dodane. Zakończ. Już możemy korzystać z tej aplikacji. Można również korzystać z przepisów budowanych. Dowolny przepis. Szybki start. I już mamy ten przepis w robocie. I tak samo możemy sobie tutaj nim sterować, albo możemy sobie
sterować ręcznie na ekranie. Aplikacja umożliwia nam również przygotowanie listy zakupów do dowolnego przepisu, jak również możemy sobie tworzyć własne przepisy jako przepis niestandardowy. Dodajemy przepis, wprowadzamy nazwę, opis, składniki, wszystkie kroki i przesyłamy ten, zapisujemy i przesyłamy sobie ten przepis do urządzenia. Kolejny etap, książka z przepisami. Jest podzielona na 12 kategorii przepisów. Tutaj mamy, zobaczcie, jest naprawdę mnóstwo tych przepisów. Robot Kobo 7 Smart ma wbudowanych obecnie ponad 1000 przepisów. Te przepisy są bezpłatne. Aktualizacje przepisów również są bezpłatne. Wchodzimy do konkretnego przepisu. I co tutaj mamy? Mamy oczywiście też i kaloryczność, i na ile porcji jest dany przepis, jaki jest czas przygotowania tego przepisu. Mamy tutaj poszczególne kroki. Tutaj mamy dokładnie wymienione składniki przy każdym przepisie, które sobie tutaj oczywiście od razu możemy zważyć. Zaczynamy. Asystent głosowy nas kieruje przez cały przepis. Dodaj buraki 400 g pokrojone na 3 cm kawałki. Mówi nam również, co mamy po kolei dodawać, jakie składniki. Tutaj tak samo można sobie przejść przez ten przepis, przez te poszczególne etapy. A tutaj mamy pokazane, na którym obecnie etapie jesteśmy. Tutaj mamy również zakładkę ulubione. Można sobie dowolny przepis dodać do takiej zakładki, wciskając gwiazdkę i już nam się ten przepis pojawi w zakładce ulubione. A tutaj mamy zakładkę moje przepisy. One się tutaj właśnie pojawią wtedy, kiedy sobie wprowadzimy przez aplikację swój własny przepis. Kolejną zakładkę mamy przetestuj z Kobo. Tutaj mamy przepisy. Pokazują nam się filmiki instruktażowe na poszczególnych etapach przygotowania przepisu. To jest właśnie fajne rozwiązanie dla tych, którzy nie czują się profesjonalistami w kuchni. Mogą sobie pooglądać, jak przygotować konkretne danie. No i mamy tutaj jeszcze dolny pasek, takie szybkie przyciski. Tutaj mamy stronę główną, na której akurat jesteśmy. Mamy książkę kucharską, tutaj mamy te wszystkie kategorie. Tutaj możemy sobie ręcznie ustawiać własne parametry gotowania, czyli możemy sobie przygotowywać własne posiłki. Możemy to zrobić ręcznie, na przykład ustawienia czasu, a możemy również wykorzystać do tego pokrętło. Tutaj mamy temperaturę, maksymalna temperatura tutaj w Kobo 7 Smarty to jest 140 stopni. Mamy również gotowanie na parze i obroty. Również ustawiamy sobie ręcznie albo ustawiamy za pomocą pokrętła. Obroty są maksymalnej mocy 10. Mamy tutaj również funkcję wagi. Waga jest maksymalnie do 5 kg od 1 g z dokładnością do 1 g. I tutaj mamy funkcje, które jeszcze oferuje nam robot kuchenny Kobo 7 Smarty, czyli możemy, mamy jakby to są takie gotowe programy. Tutaj mamy do gotowania wody, temperatura już jest ustawiona maksymalnie, możemy sobie tylko nacisnąć przycisk start i woda nam się ugotuje. Funkcja wyrabiania ciasta, możemy sobie czas dowolnie modułować, natomiast obroty są już przypisane do pozycji 3. Tutaj mamy funkcję ubijania, wykorzystujemy właśnie do tej funkcji motylek. Funkcja gotowania na parze, temperatura już jest automatycznie przypisana, natomiast czas możemy sobie dowolnie ustawiać. I tutaj mamy też takie podpowiedzi, ile minut potrzebują na przykład warzywa, ryby czy mięso. Funkcja fermentacji, ustawiamy czas i ustawiamy temperaturę. Tutaj możemy sobie podgrzać posiłek.
Funkcja sous vide też jest z automatu przypisana, ale można sobie ten czas i tą temperaturę dowolnie ustawić. No i kolejna fajna funkcja, którą praktycznie używam na co dzień, to jest funkcja czyszczenia misy. Tutaj mamy trzy tryby czyszczenia misy. Szybki, głęboki i niestandardowy. Mamy tutaj opisane, że mamy wlać wodę i myjemy misę w zależności od stopnia zabrudzenia. Mamy również tutaj program do gotowania jajek. Do tego programu wykorzystujemy wkładkę do gotowania jajek, którą można dokupić jako akcesorium. I w zależności od wielkości tych jajek oraz konsystencji, jaką chcemy uzyskać, czy to mają być jajka na twardo, czy je gotujemy jako jajka w koszulkach, w zależności od rozmiaru tych jajek, tutaj mamy dokładnie wymienione i pokazane, w jakim czasie nam się te jajka przygotują, żeby były idealne w smaku. No i mamy tutaj również funkcję zagęszczania. Tą funkcję wykorzystujemy na przykład do przygotowywania sosów. Tutaj mamy jeszcze lupkę i możemy sobie wyszukać dany przepis. Na przykład wpiszemy sobie barszcz. O, już nam się tutaj dwa barszcze pojawiły. Wchodzimy w dany przepis i już sobie go możemy z łatwością przygotować. Razem z robotem Kobo 7 Smarty otrzymacie jeszcze oczywiście instrukcję obsługi, dokładną instrukcję obsługi, ona jest w języku polskim, oraz otrzymacie również poradnik, jak skonfigurować aplikację oraz jak przygotowywać w tej aplikacji i wgrywać swoje własne przepisy. Podsumowując, wydaje mi się, że pokazałam Wam już wszystkie potrzebne, podstawowe elementy, dzięki którym z łatwością będziecie mogli wykorzystywać robot kuchenny Kobo 7 Smarty w codziennej pracy. Jeszcze trochę takich danych technicznych. Robot kuchenny ma wysokość mniej więcej 56 cm, jeśli chodzi o wysokość z naczyniem do gotowania na parze. Bez tego naczynia do gotowania na parze jego wysokość zmniejsza się do mniej więcej 39 cm, także myślę, że znajdzie miejsce w każdej kuchni. Jest bardzo fajny, nowoczesny wygląd, kompaktowy, ma duży ekran. Moc tego urządzenia to jest 1700 W, silnik ma 5500 obrotów. Oczywiście wszystkie te dodatkowe plastikowe elementy można myć w zmywarce, no oprócz garnka, ponieważ cały ten system elektroniki znajduje się również w garnku, no to spowodowałoby uszkodzenie tego garnka, także garnka nie myjemy, ale nie ma nawet takiej potrzeby. Mamy tutaj funkcję mycia misy i to naprawdę się sprawdza, używam, także wiem, co mówię. Plastik, z którego wykonane są te wszystkie elementy, jest bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera szkodliwych substancji, także możemy w bezpieczny sposób używać tych elementów na co dzień. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania albo czegoś chcielibyście się dowiedzieć na temat funkcjonowania robota Kobo 7 Smarty, zadajcie je w komentarzu, a ja chętnie na nie odpowiem. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ będę na nim pokazywać przepisy z wykorzystaniem tego nowego robota Kobo 7 Smarty, jak również będą się jeszcze pojawiać przepisy z Kobo 7, zatem będziecie mogli skorzystać użytkownicy, którzy mają Kobo 7, a ci, którzy nie mają Kobo 7 Smarty, to zobaczą, co ten robot potrafi. Jeśli chcielibyście zakupić oba roboty, to firma Kobo Robotics przygotowała dla moich widzów kody rabatowe. Czytajcie opisy pod moimi filmami, bo dzięki tym kodom możecie znacznie taniej zakupić roboty kuchenne Kobo 7 w kolorze czarnym, kolor limitowany, w kolorze białym, jak również najnowszy robot Kobo 7 Smarty w sklepie kobo.pl. Jeśli filmik Wam się podobał, łapka w górę, zostawcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.